kolejnego pytania posłowie Jarosław Gonciarz, Wojciech Szarama, Andrzej Gawron oraz Waldemar Andzel z Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie w sprawie poruszania się elektrycznych hulajnóg po drogach publicznych, skierowane do ministra infrastruktury. Pytanie zadaje pan poseł Jarosław Gonciarz. Bardzo proszę. Pani marszałek, panie ministrze, na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie w Polsce zwiększyła się liczba użytkowników elektrycznych hulajnóg, które rozwijają stosunkowo dużą prędkość, czasami nawet w granicach 25 km na godzinę, korzystając przy tym z ruchu drogowego. Elektryczne hulajnogi nie są pojazdami, ponieważ nie zostały wpisane do prawa ruchu drogowego. Ich status nie jest także uregulowany w kodeksie drogowym. Problematyka z ich występowaniem znajduje swoje odzwierciedlenie w momencie, gdy wystąpi kolizja z ich udziałem lub korzystają z niedozwolonej dla nich strefy ruchu lub strefy zamieszkania. Natomiast w razie wspomnianej kolizji istnieje ryzyko, że ze względu na brak regulacji ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. W związku z powyższym pragnę zapytać, czy ministerstwo zamierza uregulować stan prawny elektrycznych hulajnóg? A temat pytania wynika z dużego zainteresowania mieszkańców wprowadzeniem hulajnóg w moim okręgu, Gliwicach-Zabrzu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pan minister Rafał Weber. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo. Faktycznie temat hulajnóg elektrycznych jest w ostatnich nie tylko dniach, tygodniach, ale od wiosny, można tak powiedzieć, bardzo nośny. Widzimy duże zainteresowanie mieszkańców tych miast, gdzie można wypożyczać hulajnogi elektryczne. Widzimy duże wykorzystywanie tej oferty, tego właśnie sprzętu, ale też dostrzegamy problemy, które rodzą się na polskich chodnikach, na polskich ulicach, na polskich drogach, bo to, szanowni państwo, w ostatnich miesiącach pojawili się nowi uczestnicy ruchu drogowego. Do tej pory co do zasady było tak, że samochody, oczywiście jako pojazdy, motocykle również, rowery i piesi. Od kilku miesięcy w większych miastach, w Warszawie, na Śląsku, w tych miastach, których pan poseł wymienił, ale też w Wrocławiu, Poznaniu, również do tego pola tych, którzy poruszają się na infrastrukturze drogowej, doszli również użytkownicy hulajnóg elektrycznych. Szanowni państwo, my jako resort infrastruktury przygotowaliśmy zmiany przepisów prawa, które zawierają prawa i obowiązki tych, którzy korzystają z hulajnóg elektrycznych. Taką fundamentalną zasadą, którą chcemy wprowadzić, jest to, że taki użytkownik urządzenia transportu osobistego, tak nazwanego przez nas, będzie musiał korzystać z infrastruktury rowerowej, czyli ścieżki rowerowe, ciągi rowerowe, trasy rowerowe. Jeżeli przyjmiemy tę ustawę, a mam nadzieję, że stosunkowo szybko to się wydarzy, to na tych użytkownikach będzie spoczywał obowiązek poruszania się właśnie po infrastrukturze przeznaczonej dla rowerów z prędkością nie wyższą niż 25%. Zapisaliśmy w ustawie, że ta prędkość będzie ograniczana konstrukcyjnie, czyli wszystkie hulajnogi, wszystkie urządzenia transportu osobistego, które będą dostępne na rynku zarówno w sprzedaży, jak i w wynajmie, będą musiały takie ograniczenie konstrukcyjne mieć. W sytuacji, kiedy infrastruktura drogowa nie będzie posiadała ścieżek rowerowych, taki użytkownik będzie mógł korzystać z dróg, ale w sytuacji, w której maksymalna prędkość na takiej drodze będzie wynosiła 30 km na godzinę. Uważamy, że wtedy, kiedy jedzie samochód i może poruszać się z prędkością wyższą niż 30 km na godzinę, a obok osoba korzysta z hulajnogi, jest to zbyt duże zagrożenie właśnie dla tego, który korzysta z hulajnogi elektrycznej i uważamy, że nie powinniśmy dopuszczać do takich sytuacji. A wtedy, kiedy nie będzie ścieżki rowerowej, wtedy, kiedy nie będzie drogi, po której będzie mógł poruszać się użytkownik UTO, pozostaje chodnik. I my dopuszczamy
możliwość w naszych założeniach, aby infrastruktura chodnikowa była wykorzystywana przez użytkowników transportu osobistego, czyli przez użytkowników hulajnóg elektrycznych, ale pod warunkiem dostosowania się do już istniejącego przepisu prawa, czyli artykułu 33 ustęp 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ten artykuł w tej chwili dotyczy rowerzystów, czyli opisuje, jak rowerzysta ma się zachować w sytuacji, kiedy jedzie chodnikiem. Przede wszystkim musi uważać na pieszego, musi dostosować swoją jazdę, swoje zachowanie właśnie do pieszych, bo to oni na chodnikach mają pierwszeństwo, to oni na chodnikach muszą czuć się bezpiecznie i każdy, kto nie jest pieszym, musi dostosować się właśnie do tych uczestników, niechronionych uczestników ruchu drogowego. Innym warunkiem możliwości korzystania z urządzeń transportu osobistego w naszych założeniach jest to, aby mieć ukończone 10 lat. Taki użytkownik między 10 a 18 rokiem życia oczywiście będzie musiał posiadać kartę rowerową, czyli to kolejny przykład, że kopiujemy rozwiązania, które dotyczą rowerów. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że na tą chwilę tylko Polska jeszcze tego tematu nie uregulowała. Ledwie 6 krajów Europy jak dotąd takie przepisy wprowadziło. Już mamy sygnały, że po krótkim okresie będą one korygowane. Natomiast my dlatego realizowaliśmy tą pracę przez kilka tygodni, żeby przygotować dobry projekt. Ten projekt przygotowaliśmy, przesłaliśmy jako projekt rządowy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czekamy na wpisanie tego projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych i mamy nadzieję, że ta ustawa jako projekt rządowy będzie szybko przez Radę Ministrów procedowana, wpłynie do Sejmu i wspólnie razem ją uchwalimy. Od tego wymaga bezpieczeństwo nie tylko użytkowników hulajnóg elektrycznych, ale tego wymaga bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i tych, którzy poruszają się motocyklami i samochodami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Pytanie dodatkowe zadaje pan poseł Andrzej Gawron. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję, pani marszałek, panie ministrze. Bardzo dobrze, że ministerstwo zajęło się tą sprawą. No, to jest dla tych dużych miast taki dosyć istotny problem, ponieważ tych zdarzeń właśnie z hulajnogami gdzieś na chodniku jest coraz więcej. I właśnie prosimy o uzupełnienie paru kwestii. Czy ministerstwo posiada takie statystyki, ile tych zdarzeń takich, które no, powodują poszkodowanie osoby pieszej czy osoby, która jedzie hulajnogą, miało miejsce? Czy macie takie statystyki w ministerstwie? Prosiłbym również o sprecyzowanie, czy w tej ustawie są przewidziane możliwe działania, jak gdyby jakiś zakres działań samorządu, bo mówił pan o fundamentalnej zasadzie, że infrastruktura rowerowa jak gdyby ma być dostępna dla hulajnóg, ale czy tutaj nie warto też pomyśleć o tym, żeby jakieś możliwości miał samorząd, na przykład na swoim terenie jakieś dodatkowe rozwiązania przyjąć? I rozumiem też, jeżeli jest karta rowerowa, to wtedy ta karta rowerowa uprawnia do tego, że jeździ się hulajnogą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Odpowiedzi udzieli pan minister Rafał Weber. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, każde zdarzenie, które do tej pory miało miejsce w Polsce, które było związane z użytkownikiem hulajnogi elektrycznej, który wchodził w kolizję z pieszym, było bardzo medialne. Natomiast w skali wszystkich zdarzeń drogowych, wszystkich tych zdarzeń, do których dochodzi każdego dnia na polskich drogach, ścieżkach rowerowych czy chodnikach, to nie jest jakaś oszałamiająca liczba. Mieliśmy tą dyskusję na jednej z komisji sejmowych infrastruktury i policja, która dysponuje tymi danymi, podała procent wszystkich zdarzeń drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych i nie chcę tutaj przekręcić, ale to był promil w porównaniu do wszystkich zdarzeń drogowych, do których każdego dnia niestety dochodzi na polskich ulicach, w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach, aczkolwiek faktycznie jest tak, że zaraz takie zdarzenie jest opisywane przez media, jest tym bardzo duże zainteresowanie. I jest wokół tego, powiedzmy, jakaś burza medialna wywołana.
Także skala duża nie jest, ale oczywiście ten problem chcemy rozwiązać, chcemy wprowadzić takie rozwiązanie, które, tak jak powiedziałem na samym początku, wzmocni bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy na co dzień przemieszczają się polskimi drogami, wszystkich tych, którzy na co dzień korzystają z polskiej infrastruktury drogowej, z jezdni, z ulic, ze ścieżek rowerowych, z chodników, tak aby każdy czuł się bezpiecznie. Tutaj rola samorządów będzie również bardzo duża. Samorządy będą mogły wykorzystywać te instrumenty prawne, które w tej chwili posiadają, do tego, aby organizować ruch wewnątrz swoich miast, aby na przykład wyłączać pewne miejsca, pewne obszary z ruchu hulajnóg. Ja wiem, że na przykład w Warszawie łazienki są wyłączone i tam jest zakaz poruszania się na hulajnogach elektrycznych już teraz. Także tutaj żadna podstawa prawna, którą my wprowadzimy, czy którą my zamierzamy wprowadzić, nie jest potrzebna. Już teraz samorządy mogą korzystać z uprawnień ustawowych, które posiadają, aby w takich tematach również reagować. Bardzo panom posłom dziękuję za to pytanie. Myślę, że ono wpisuje się w tą retorykę ostatnich tygodni, ostatnich miesięcy i pokazuje, że faktycznie tę sprawę należy uregulować. Dziękuję bardzo.